A więc witam wszystkich serdecznie. Długo mnie nie było na moim kanale. A można powiedzieć, że tradycyjnie pomalutku będziemy się rozkręcać. Zaczniemy coś nagrywać. Na pewno już ostatni filmik w tym roku, no bo wiadomo. Mamy dzisiaj 30. Także lada moment i przywitamy nowy rok. No ale myślę, że na koniec jeszcze coś nagram, co się u mojej hodowli dzieje. Bardzo tak dużo ciekawego tutaj za bardzo nie ma, ale zawsze coś tam się poopowiada. Jakieś tam nowości, co się wprowadziło może. I tak, przede wszystkim, jak idzie zauważyć, pierwszy raz w tym sezonie zrobiłem taki myk, że wstawiłem gąbką do celek miseczki, takie po gricie, po pigstejna. No i będę je, jeszcze już się karmię około miesiąca w tych właśnie miseczkach. O, chcą wyjść sobie. No, myślę, że fajny sposób na takie karmienie, na przyczynienie się gołębi do bardziej do swoich cel, żeby po prostu samczyki je bardziej pilnowały. Praktycznie wszystkie celki opanowane. Oczywiście jakieś tam bójki, zamieszanie, to wiadomo musi być, bo jakby to było, żeby nie było. Przepychanki młodymi, starymi muszą być. Wiadomo, tradycyjnie celki dla gołębi dorosłych, co zostały na ten sezon, były zamykane. I na ten czas by puszczone młode samczyki do tych pustych celek wolnych. No ale to i tak się nie przełożyło na 100%, żeby nie było walk, bo wiadomo, te starsze gołębie zawsze będą chciały się pokazać przy tymi młodymi, że to jest jednak ich gołębnik, one tutaj rządzą. No i chciały oczywiście siłowo to wdrożyć w cel. Także musiałem troszkę, wiadomo, młodym nieraz pomóż. Ale pomału się udało, że wszystkie samczyki, praktycznie celki, mają swoje opanowane. Prawie że. O, kilka takich jest, że nie dało rady. Ze trzy chyba. No ale to już na to ja im nic nie poradzę. No, także gąbki fajnie sobie celki pilnują. Gąbki zostały już ponad tydzień temu odrobaczone. I tak. Myślę, że w poniedzieli będziemy już je szczepili. W tym roku będę szczepił salmowirem. Także nieraz wspominałem, że ja jako tako nie robię kuracji na salmonelle. Myślę, że takie szczepienie, które mają przeprowadzone, im wystarczy. Na salmonelle od ładnych kilkunastu już lat, chyba tylko kilku, u mnie salmonella nie występuje na gołębniku. Badania, jakie tam wykonywałem przez te parę lat, nigdy nie wykazały u mnie gołębi salmonelli jako tako. Nie miałem problemu ze stawówką, czy takie tematy. Ja tam widzę, koledzy opisują, także u mnie to nie występuje. Także myślę, że metoda takiego szczepienia co roku na jesień jest dobrym tematem, no bo tą chorobę byśmy wyeliminowali. Będzie robiona jeszcze tak za parę dni kuracja na rzęsistka. Ja to robię TKK. Nawet nie robię badań w tym kierunku. Zawsze robię, że taką kurację robię 7-dniową. Tak około 10 stycznia zacznę robić, około 7 dni. No i to byłoby wszystko przed łączeniem w parę. No a dzisiaj jeszcze zrobimy sobie wstępne parowanie. Zaraz samiczki puścimy pierwszy raz do tych samczyków. Na pewno będzie niezły harmider. Parę dni sobie razem posiedzą. No i nie się dobierają. Tradycyjnie ja tam nie ingeruję w ogóle w temat łączenia. Gołębie się łączą, jak im będzie pasowało. Na pewno starsze już się znają, do siebie wrócą. Młode niech się dobierają same. Ale nie wnikamy w ten temat. No dobra, działamy coś.
No dobra, samczyki już nakarmione, samiczki też nakarmione. Tak delikatnie, taką karmą. Zimówka plus lekostrawna, ale później ją mogę na chwilę pokazać, jak ona u mnie wygląda. No i otwieramy boksy. I niech się dzieje, no nie? No, ja widać, samczyki mają w każdym boksie inny kolor zapinek. To jest dla mnie takie ułatwienie. Tu mają boks żółty, to żółte zapinki, tutaj czerwone, to czerwone zapinki. No i także na tygodniu były puszczane też na zmianę boksami. Raz boks żółty, pół dnia boks czerwony i tak na zmianę. Chodziły sobie po korytarzu. Jak to się przełoży na ten temat pilnowania, to się okaże, no nie, już za parę, myślę, godzin, za parę dni będzie widać, czy faktycznie tak dobrze te celki przypilnowały, oprawy, czy jednak trzeba będzie zapinki może i przekładać nawet. No to zobaczymy. Dobra, otwieramy korytarz. Oczywiście chętnie na niego wychodzą, bo mało po nim sobie łaziły. I niech się pomału mieszają. Niech się pomalutku mieszają między sobą. No i tak. Oj, będzie harmider. Pogoda dzisiaj fajna. Jest cieplutko. 9-10 stopni. Słonko świeci. Gąbki już czują. Czują, że coś się dzieje. Włączenie tego roku będę robił troszkę inaczej. Ja na pierwsze loty zacznę już od młodych, odłożonych. Będą łączone około 14 lutego. Będą wychowały po jednym, po dwa mutki. Zobaczymy. Mutki na pewno będą przekładane w tym roku z głębnika rozpadowego. Około 50%. Będę chciał szybciej pociągnąć sobie lęk młodej głębi z głębnika rozpadowego. Dlatego pierwsze jajka w około 10 dniu będę zabierał, będę tu przenosił. Niech się łączą drugi raz rozpadowe, a gąbki gotowe będą wychowały po nich młode. No i planuję około 2 tygodnie przed pierwszymi lutami głębi już wyrozdzielać, tak żeby na loty pierwsze już szły typowo zdobieństwa. Już tę metodę kiedyś przerabiałem, myślę, że jednak jest ciut ona lepsza od tej metody, żeby jednak pierwsze loty leciały z młotka. Jednak nie mają tego obciążenia, nie są zmęczone chowaniem młodych. No zobaczymy. Już to mówię, bo kilkanaście razy pewnie przerabiane, około 10 razy pewnie taką metodę już wykonywałem. No i wracam do niej, bo mi się wydaje, że jednak była najfajniejsza. Tak mi się wydaje. Dobra, będziemy zaraz puszczali zaraz samiczki. Mało po korytarzu chodzą, widać, i szukają, zbierają. Tradycyjnie raz w tygodniu kąpiel obowiązkowa musiała być. No, wyglądają naprawdę super. Oblot też robiony. Ja się staram około raz w tygodniu je puszczać, dwa razy. Zależy, jak tam pogoda się trafi. Ja mówię, jak śnieg jest na dachu, to ja nie puszczam gołębi nigdy. Zawsze jak jest czysty dach, mają wtedy lepiej lądować, pewniej się czują. Jaszczęby, jak widać, nie biorą, no bo liczyłem to kiedyś ten stan tego gołębnika, jeden drugiego, to mi się wydaje, że jest co do sztuki. Ale to wiadomo, na tą chwilę to jest takie jeszcze nie na 100% pewne, bo tych gołębi jest dość dużo. Szczerze mówiąc, jeszcze nigdy tyle nie miałem na gołębniku lotowym, ale to wszystko dzięki temu, że loty młode były dla mnie bardzo, bardzo udane, praktycznie bez strat. No ale jakoś by się pomieścili, akurat jest tylko dwie celki wolne dla samczyków. Także 64 celki, 62 celki zajęte. Także jest prawie stan na 100%. Ja zawsze daję młodym gołębiom szansę na to, żeby po prostu pokazały, co potrafią. Tym bardziej, że jest dużo nowych połączeń. Myślę, że taką szansę takim gołębiom się młodym należy.
Niektóre może w ręce nie są jakoś tam bardzo, nawet i może i ładne, jedno tamto, ale po prostu wiem, że często jest tak, że te gąbki, które na lotach młodych leciały niby słabo, niby coś tam później przelatywały, to później na lotach starych jest całkowicie odwrotnie. Te, które mają po 5 konkursów szpicy, nieraz lubią ginąć zaraz na dzień dobry, a te gęby, które opóźniały, później są z nich super lotniki, także dajemy szansę młodym gębiom. Ja przynajmniej młodej roczniaki tak samo postępuję, też daję im szansę, żeby się wykazywały jak najdłużej. Ja tylko dadzą radę. A dopiero jako trzylatek są podawane selekcji, które słabo leciały, miały mało konkursów, to wtedy już takie gołębie muszę z gromika odejść. Okej, troszkę pogadałem, a teraz pora na samiczki. Będą troszkę zaskoczone oczywiście. No ale... ale taki był plan. I niech się dzieje. Parę dni sobie razem posiedzą. Troszkę są w szoku, jak widać. Nie widziały się parę tygodni. Też długo były razem w parach. Ale jednak... jednak stęsknione muszą być. Im wystarczy sobie parę dni, żeby się nie widziały i są już stęsknione za sobą. Chyba że lot jakiś tam ciężki gdzieś się trafi, taki maraton, to wtedy chcą jak najszybciej opuścić głębnik samczyków, ale przeważnie jest tak, że bardzo szybko ze sobą tęsknią. Normalne u naszych gąbków. Także wstępne łączenie zaczynamy. Niech się dzieje. Niech się dzieje. Oj, będzie dym jak się patrzy. Niektóre samice oczywiście mają w celkach nowy samczyków. Bo tak jak mówiłem, selekcja była zrobiona. Także będą troszkę miały problem z tymi samczynkami młodymi. Będą się musiały jakoś do siebie dostosować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Będą mi walki. Ale ja zaraz z głębnika znikam, idę sobie do domu. Nie będę nawet patrzył, o tam już się biją dwie samice. To nic. Wszystko musi się uporządkować jednym słowem. No niestety. Tak to będzie. Oby tylko sobie piór nie połamały. Tego się boję najbardziej. Gołąbki młode przepierzyły się dość fajnie. Przeważnie już połowa gęby jest na 100% przepierzona. No, część tam jeszcze ma po jednym piórku końcowym do wypierzenia. To harmider jak się patrzy. Tylko za bardzo się nie poturbowały. Szukają się, jak widać. No niech się szukają. No a karma teraz jest taka, jak widać. Jest to karma firmy Florna, Pila Krzyśka. Jest tutaj trzy rodzaje, ja miksuję jeszcze karmę, nie tak, że daję oryginalną zimówkę, tylko daję tak, daję jeszcze, z racji tego, że te gąbki się dużo pierzyły, jednak te zaciemniane, to daję pierzejową ekstra, daję dietę zwykłą i daję zimową ekstra. Jak widać, karma bardzo fajnie taka urozmaicona, jest tej różności. Fajna karma mi się wydaje na ten okres. Chętnie nie pobierają, nic praktycznie nie zostaje. A to jest tym wszystkim najważniejsze. No i tradycyjnie tam ok. Słoiczki porobione.
macerat gotowy na cały rok przygotowany. Propolis też się już malutku szykuje. Także tak to wygląda u mnie z karmą. Co tu więcej mogę powiedzieć? Wskoczyła aukcja moich gąbków, mojego gąbka. Świąteczna aukcja. Samiczki po 500 i po samicy 50-65. Po najlepszych w tej chwili chyba u mnie głębiach rozpłodowych. Jeden z najlepszych przede wszystkim. Nakrapiany samczyk oryginalny od Grimme 8 roku, 500. Ojciec wielu moich super lotników. Samiczka też kapitalna, która wygrała w rejonie loty maratońskie. W 2021 roku była na wystawie ogólnopolskiej kategorii E, miała 13 miejsce w kraju. Ale też go mam, szczególnie w dalekich dystansach, bardzo, bardzo wybitny. Myślę, że nagram jeszcze filmik po nowym roku, około pewnie 2-3 stycznia. Pokażę całą tą parkę, pokażę tą samiczkę młodą, która u mnie jeszcze jest. No bo radę na aukcję nie bierze gąbku do siebie z domu, tylko zostają hodowcy. Także na pewno mogę polecić. I na pewno będzie to już ostatni gąbek z tej pary, bo myślę, że jeśli w tym roku coś mi się uda po niej wychować, to te gołębie do nikogo już nie trafią, zostaną u mnie. Mam po nim oczywiście kilka już gołębi w rozpłodzie fajnych, ale to są gołębie tylko wyłącznie już do mnie do rozpłodu. Nie są te gąbki do sprzedania, także jest okazja, aby tego gąbka sobie jeszcze kupić i wzmocnić swoją hodowlę, bo na pewno to będzie wzmocnienie dla kogoś, jak ktoś takiego gąbka u siebie by sobie wprowadził. No i co? Młyn jak cholera. Około 5 dni sobie razem posiedzą. Nie się dzieje co chce. Kwestia czasu i się pomału muszą podobierać. Później je rozdzielimy. Znowu parę dni posiedzą osobno. Później znowu połączymy. Myślę w tym roku robić 3 razy takie łączenia. Tak, żeby było jak najmniej później strat przy jajkach, żeby mi nie rozwalały po prostu jajek. Widać, nie poznaje samczyka, bo jest samiczka starsza, samczyk jest młodszy, ale jest jej celka, no i oczywiście do niej poszła, no i będzie go musiała zaakceptować, co widzimy już się dzieje. Ta samo i tutaj widzę, jest temat podobny. Biją się, no niestety, co zrobić. Samczyki celki znały, ale te samiczki starsze chcą rządzić tą celką. Zobaczyły, że nie jest jej partner, no i będzie chciała, żeby celka była tylko jej. No nic, trudno się mówi. Myślę, że byłoby na razie tyle. Przypomniałem się moim kibicom, mojej hodowli, że kanał dalej mój istnieje. Nikt mi go jeszcze nie zamknął. Cenzura takich tematów na razie nie dociera. Można mówić co się chce, jest wolność słowa. Także będziemy filmiki od nowa kręcić. Mam nadzieję, że w tym roku już nowym, który przyjdzie, nie będzie musiało być żadnych na moim kanale kontrowersji odnośnie czy tam różne tematy związkowe być omawiane. Mam nadzieję, że w tym roku to co było, to już wystarczy. Mam taką nadzieję, no wiadomo. Ale jak to wyjdzie, to wszystko się może zdarzyć. Jak to mówią, nigdy nie mów nigdy. Coś tam spadło w głębniku. A, spadł kubek, no tak. Walka doprowadziła do straty. Kubek sobie zleciał,
No niestety. Coś się musi dziać. No ale jest dym. Dobra, byłby na tyle. Myślę, że pora na zakończenie, bo i tak ten filmik długi będzie. Co tu więcej można opowiadać? Także koledzy, koleżanki, na nowy rok wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka, no bo to jest wiadomo podstawa. A reszta jakoś tam będzie. Szczęścia, wszelkie pomyślności, oczywiście jak najlepszych wyników w lotach, dużo satysfakcji z naszego hobby, żeby to hobby nasze nas nie różniło, tylko łączyło, bo to jest najważniejsze. Wiemy, jaka atmosfera jest w całym naszym związku ostatnimi czasy, także starajmy się, żeby ta atmosfera się robiła coraz to lepsza, czego sobie i wszystkim kolegom i koleżankom w 2024 roku życzę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.